Dzień dobry, cześć, czołem, ja jestem Mateusz. A cześć, ja Metal. Dzisiaj będziemy trochę ciszej mówić, ze względu takiego, że jesteśmy w budynku, gdzie zaraz obok znajduje się czynny budynek NFZ-u. Tam jest taka przychodnia czy coś, więc będziemy ciszej mówić, ale postaram się wam coś opowiedzieć o tym budynku. Dobra, tutaj na drzwiach. Na drzwiach z numerem 1 zaczynamy z łazienki. Tu było coś w stylu jakiegoś recepcji. No, recepcja. Zamknięte, nie będę tego ruszał. Tu mamy okienko. Zamknięte, w sensie otwarte na stałe. Tu było jakieś mocowania do czegoś. Krzejnika pewnie. Kawałek krzyżówki. Dobra, tutaj nic nie ma naprawdę, to przyniosę do domu. Dobra. Tu jak zawsze mamy rozdzielnie. Tu pewnie jakieś bezpieczniki albo coś w tym stylu. Tu mamy pomieszczenie z łącznikiem. Nie ma prądu. Tu jakieś pomieszczenie pewnie jakiś archiwa czy coś. Miejsce na grzejnik. Teraz wchodzimy do czwórki. To toaleta. Pomieszczenie przeznaczone do remontu. Jakaś pajęczyna. Miejsce jest trudno dostępne, dlatego nie ma tutaj żadnych aktów wandalizmu. Jedyne co jest, to ze starości połuszczona farba. Tylko zachowała się instalacja, rurki wszystkie. Miejsce to do niedawna było zamknięte. Może dlatego jest w takim dobrym stanie. Tutaj mamy toaletę. Wygląda na jakieś gniazdo. Ptaka czy czegoś. Ciekawa toaleta. Jeszcze rurę wytrzaskał. Tutaj pewnie były zamontowane pisuary i grzejnik. Tutaj mamy odpływ. Kolejne gniazdo, albo jakaś izolacja. Tutaj mamy wieszaki. Prawdopodobnie tu był prysznic. Jakieś pająki pełni łażą. Chodźmy do następnego pomieszczenia. Dobra, pójdziemy sobie tędy. W tym miejscu mam jakieś duże pomieszczenie z otworami kablowymi, tunelami. I widać, jak przechodzimy do innych pomieszczeń. Stąd szły tutaj jakieś w ogóle worki z betonem i cementem. I tam dalej szły. Tu mamy. Mamy nawet szpachelkę. Taką całkiem nową. Całkiem. Pójdziemy sobie tutaj. Mamy pomieszczenie, duże pomieszczenie, z ciekawostką, że są tutaj czarne okna, pomalowane na czarno. Nie wiem co tu było, ale mogło tu być, naprawdę nie wiem, mogły tu się nadawać jakieś komputery i wtedy zapewnienia komfortu dla pracujących tutaj osób po prostu było zaciemnione, żeby było dobrze widać. Tabletki. W tym miejscu kolejne tabletki i tunele kablowe. Otwarte okno. I patrzcie, świetlówki, zakurzone świetlówki już, razem z kratkami wszystkimi.
One wisiały kiedyś tutaj. Zostały zdjęte albo spadły. Kredki wentylacyjne. Nie chcą się ruszyć. Wentylacja na zewnątrz wychodziła albo na dach. Tu mamy takie same kratki, tylko jeszcze za siatką dodatkową. Ta siatka leży w tym miejscu, stąd. Tam kolejne pomieszczenie. Pozostałości po roztrzaskanej świetlówce. Fragmenty lamp. Dużo szkła tutaj leży na podłodze. Ciekawe, co to mogło być. Wygląda na jakieś duże gniazdo czy coś. To jest chyba druga część tego. Tak, zwykłe gniazdko. 240 V. 220 V. Tutaj był grzejnik prawdopodobnie. Tutaj jakieś paski. Regulacja otwierania okien. Uchylania ich. Tutaj w oknie mamy kraty. Dużo szkła na podłodze. Grzejnik. I kolejne pomieszczenie. Tutaj już ktoś próbował wypluć instalację. Tutaj widać, że była lampa. Grzejnik. Wychodzimy na główny korytarz. I to, co widzimy, to jest tutaj pomieszczenie kolejne. Znowu pomieszczenie bardzo podobne do wcześniejszego. Tunele kablowe, gniazdka, wentylacja. Pomieszczenie mniejsze. Pewnie jakieś kolejne serwerownie, czy tudzież rozdzielnie. W tym miejscu są kable. Gniazdko. Powiem Wam jeszcze ciekawostkę. W tym miejscu najprawdopodobniej znajdowała się centrala telekomunikacyjna. Mówię najprawdopodobniej, bo dokładnej informacji nie znalazłem. Tam obok znajdował się sztab, tam po tę stronę znajdował się sztab oraz centrala, znaczy oraz szkoła pilotów. Ja tutaj już wszystko obeszłem. Tam jeszcze czekamy na Matiego i teraz pójdziemy do góry. Tam do góry znajdą się schody i drabina na dach. Tutaj mamy już większe sale. Tutaj można zobaczyć dość gruby przewód. Kilkużyłowy. Tak, tutaj mamy... Co się nazywało? Tunele kablowe. Tak jak w poprzednich odcinkach na naszym kanale możecie zobaczyć, że w tamtych budynkach było dużo takich tuneli kablowych. Tutaj też się znalazły. Tutaj mamy pozostałości po grzejniku. Jakieś małe pomieszczenia. Klatki wentylacyjne. Tutaj mieli zasłony w tym pomieszczeniu. Tutaj mamy drzwi podwójne. Ktoś tutaj miał żarówkę kolorową. Drzwi, tam więcej drzwi. Teraz kolejne tunele kablowe. Jakieś worki z zaprawą bądź z cementem. Tutaj można zaobserwować, że te tunele kablowe są w takim samym układzie jak tamte tunele kablowe w pomieszczeniu obok. Tutaj mam szpachelki, ale to już raczej nowsze.
Na korytarzu mamy lampy, w większości nie zdemolowane, albo które po prostu nie spadły. A więcej takich kolanek. O, korek. Można zobaczyć. Czyli tutaj prawdopodobnie mogły być korki na tego miejsca. Tak, tylko podkreślę, że to nie jest korek, to jest bezpiecznik. Tak, bezpiecznik. To jest bezpiecznik. Pozwólcie, się na to mówi korek. Jest to bezpiecznik ceramiczny. Tutaj mamy bardzo dużo przewodów, natomiast tutaj prawdopodobnie tędy dochodziło zasilanie do tego budynku. Mamy przewody o bardzo grubym przekroju. Dobra, na górę sobie pójdziemy teraz. Jak ktoś zdemontował barierkę. Aczkolwiek ten budynek... Tak. Aczkolwiek ten budynek w odróżnieniu od reszty tego typu budynków jest dość dobrze zachowany, pomimo że ktoś tutaj próbował wybierać poręcz i niektóre kable, aczkolwiek większość kabli w ścianach jest. I nie ma również graffiti. No. To teraz zamiana. Tylko tu nie spadnie, bo tu wysoko. Zamiana, cena robiła. Mamy tutaj kolejne pomieszczenia. Teraz znajdujemy się na piętrze. Tutaj był jakiś zawór. Części lamp. I widać tutaj wilgoć, są mglony. Na grzyb to nie wygląda. Gniazdko na ziemi. Fragment żarówki chyba, świetlówki. Kolejny zawór. Kolejna rozdzielnia kablowa, w tym miejscu się znajdowała. Zamknięte drzwi, nie do otwarcia. O! Proszę bardzo. Oszczędzaj światło. Oszczędzaj światło, napis. I umywalki. Do tego łącznik bez kabla już. Jakieś małe pomieszczonko, straż echem, jakaś umywalka, w tym miejscu się znajdowała. Idziemy dalej. Pomieszczenie puste, z tym osłonami po lampach, okno wybite. Pomieszczenie, pewnie jakiś składzik, czy jakieś archiwa. A, przepraszam za pomyłkę. Nawet już mam odpowiedź. Sala, pokój numer 110, szatnia. Więc była w tym miejscu szatnia. Tutaj mamy szkło z lampy. Trzeba uważać, gdzie się nogi stawia. Jest tu dużo szkła ze świetlówek. Kolejne, tym razem większe pomieszczenie. I kolejny zawór. Ciekawe, bo na dole tych zaworów nie było. O, mamy tutaj również podwójne gniazdko. Możecie napisać w komentarzach, z czego tu mogła być podłoga. Ponieważ jest to jakieś takie tworzywo, które się podźwigało. W
właściwie podklejało od podłogi. Tam nie podchodzimy do okna, bo ktoś mógłby nas zauważyć. Tutaj mamy malowanie na ścianie. Jak jakiś wzorek tu był. Drzwi są opisane. Jeszcze się zachowały opisy drzwi. W tym miejscu nie ma drzwi, żeby zobaczyć opis. Ale mamy pomieszczenie puste. We wszystkich tych budynkach jest taki, są takie kafelki plastikowe. Albo jakiś papier, albo coś. Plastik raczej. I to wszystko strasznie szeleści te. Pomieszczenie puste. Gniazdko włącznik. Sala. Pokój numer 08. Coś pewnie było dalej, ale mogło tu być 108. Ohoho, w tym miejscu mamy coś. Jakieś coś nieznaczące, nic. Osłony po lampach. Sufit trochę zgniły. Duże pomieszczenie. Trochę obkopcone tak jakby. Kominy wentylacyjne. Tu wygląda jakby ktoś coś palił. I wygląda jakby tu było kolejne gniazdo. Tutaj mam powyrywane rurki ze ściany. Ktoś się z tym musiał naszarpać nieźle. Tutaj mamy okna. I las. Cymbark. Na pewno nie stąd. Dzień dobry, poszukiwaczu. Dobra. Mamy kolejne pomieszczenie. Okno, które ktoś wywalił. Grzejnik. Podłoga tutaj jest bardzo głośna. Jeszcze gdzie nigdzie leży szkło. Przez co jest tu jeszcze głośniej. Trzeba się bardzo cicho poruszać. Tutaj już byłeś? No. Tutaj już byłeś? Tak. Teraz tu sobie podejdziemy. Żeby nas nie zauważono, już się stąd odsuniemy. O, w tym miejscu był jakiś obrys, tu mamy jakiś obrys po czymś, po jakiejś tablicy możliwe. No, mamy wejście. Z plecakiem się nie zmieścisz. Pozwólcie, że zajmę plecaku, bo się tam nie wcisnę. Mamy dach, nic więcej. Na sam dach nie będę właził, bo nie ma po co. I jeszcze tam trzy. Że nie się nie mieścisz plecakiem. No czemu? Tylko się trzymaj. Tak. No na dachu nic nie ma ciekawego. Dobra. Matka przekroczyła? Nie. Nie ma śladu nawet. Ja też przekroczyłem, a nie ma śladu. U Akarusa przy środek. Nie, to było. Niestety w tym budynku nie ma piwnic. Gdzie są? Trzymaj.
Trzymaj to, tyle możesz? No. Nie ma piwnic, nie ma. Róże są. Wydawało mi się, że tu jakieś schody są. A. Dobra. No. Idź. Wszystko tutaj. Zamknięte.